Witam was serdecznie, ja jestem Adrian Socha, a to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym nietypowa organizacja, którą odwiedzamy i na samym wstępie chciałbym was zachęcić do zgłaszania w formularzu zgłoszeniowym pod filmem w opisie jednostki i organizacje militarne, paramilitarne, społeczne, które chcielibyście, żebym odwiedził. W dniu dzisiejszym odwiedzam bardzo potrzebną grupę, która się nazywa Legion Gerarda. Grupa ma swoją siedzibę w miejscowości Korczyna, działa na terenie powiatu krośnieńskiego w województwie podkarpackim, ale to nie jest sam powiat krośnieński, bo wyjeżdża także poza granice kraju, o czym usłyszymy w dzisiejszym materiale filmowym. Właśnie tutaj część załogi musi się udać na działania, bo właśnie dostaliśmy teraz zgłoszenie. Także przy okazji naszego nagrywania materiału będziecie mogli zobaczyć, jak właśnie grupa wyjeżdża do takich działań. W dniu dzisiejszym jest ze mną przedstawiciel. Cześć, Adrian. Cześć, Artur. Jak byś mógł powiedzieć dwa słowa, co to za organizacja? Organizacja nazywa się Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza Legion Gerarda. Czym się zajmujecie na co dzień? Na co dzień zajmujemy się poszukiwaniem osób zaginionych, jak również szkoleniem dzieci, młodzieży, osób dorosłych z zakresu pierwszej pomocy. W dniu dzisiejszym będzie można zobaczyć ciekawy sprzęt i poznać wspaniałą załogę. W takim razie zapraszamy do środka. Adrian. Cześć, Kisek. Jak długo działasz? Już ponad 3,5 roku. Świetnie. Cześć. Cześć. Dobryśka. Prawie 2 lata. Cześć. Cześć, Aśka. Ja jestem w sumie krótko, bo od niespełna roku. Cześć. Cześć, Dawid. Około pół roku. Cześć. Cześć, Dawid. Już ponad też 3,5 roku. Cześć. Cześć, Mateusz. 3 lata. Także jak widzicie, mamy tutaj przedstawicieli załogi. Wiemy oczywiście, że jest ich więcej, ale mają różne swoje obowiązki w dniu dzisiejszym. Na pewno poznamy ich później rozmawiając. Tak jak mówiłem wcześniej, no, wyjeżdżamy do zdarzeń tutaj związanych z zaginięciem osób w terenie otwartym. To są najczęstsze wyjazdy. Od tego roku mamy porozumienie podpisane z Policją Wojewódzką w Rzeszowie, która nas dysponuje do takich zdarzeń, no tutaj głównie na województwie podkarpackim, no ale też grupa wyjeżdża na Małopolskę. Ten rok też był nieco specyficzny dla nas, bo ze względu na położenie, że mamy niedaleko do granicy tutaj z Ukrainą, no to również wyjeżdżaliśmy do działań za granicą. I były to głównie działania związane z transportem humanitarnym, bo prowadziliśmy też magazyn, gdzie posiadaliśmy dość dużo towaru i wykonaliśmy w sumie 150 wyjazdów, ale też część załogi wyjeżdżała karetką po pacjentów z Ukrainy. Chciałem się zapytać, jakim sprzętem dysponujecie, żeby to wszystko móc ogarniać? Posiadamy 4 torby R1, 5 desek ortopedycznych, 4 torby PSP R0, dodatkowo dron, 2 noktowizory, kamera termowizyjna, latarki LED Lenser sztuk 18, szperacze też 10 sztuk, no dodatkowo inne różne sprzęty typu kamizelki, ket, AED treningowe, ćwiczebne, fantomy do edukacji dzieci i młodzieży. Moi szanowni, jesteśmy tutaj przy dronie, który Grupa Poszukiwawcza wykorzystuje w swoich działaniach. Zobaczcie, jest on dość dużych rozmiarów, aczkolwiek no, dron tej klasy musi być po prostu większy. Tutaj przede mną leży pudełeczko z dołączaną kamerą, która się podłącza przed startem. Kontroler, możliwość podłączenia jego po HDMI, pod wyświetlacz, na przykład w samochodzie dowodzenia i łączności. Dla takiej grupy, gdyby taki ekran się pojawił, to mamy możliwość wyświetlenia obrazu, podglądu na żywo z drona, więc naprawdę świetne urządzenie. Jego zaletą jest to, że ma kilka zapasowych akumulatorów. Mamy przygotowanego dla was ratownika z grupy poszukiwawczej, który jest ubrany oczywiście nadmiarowo w sprzęt, ale chcemy, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. I teraz tak, spójrzcie od góry. Czapka oczywiście musi być ciepło z latarką.
Poniżej kamizelka z oporządzeniem osobistym, nóż, no bez noża ciężko się ruszyć w teren. Mamy tutaj torbę z apteczką osobistą, dwa panele udowe, jeden panel typu iFuck, drugi panel zapewne w formie jeszcze apteczki. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na ten element, który znajduje się w tym miejscu. Jest to powerbank, jak widzicie, jest to grupa poszukiwawcza ratownicza. No, może się spotkać z takim problemem, że w czasie kilkugodzinnych poszukiwań sprzęt, z którego korzystają, będzie się rozładowywał, więc mogą z takich powerbanków wcześniej naładowanych skorzystać. No i tu akurat wykorzystaliśmy do tego celu kombinezony grupy wysokościowej PSP. Chciałbym wam pokazać jeszcze jedną rzecz, czyli dział w szafie, który przeznaczony jest tak naprawdę tylko na ubrania. Ubrania, z których korzysta grupa poszukiwawcza ratownicza. Mamy tutaj polary, widzę kamizelkę KDR-a i mamy tutaj poniżej jakiś zapas jedzenia. Może to dla was być to pewnym zaskoczeniem, ale ma swoją historię. Prosimy. Tak, tutaj od dobrych 3 lat organizujemy akcję Solidarnie z Seniorami. Akcja jest organizowana co roku przy świętach wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia. Za chwilę usłyszymy o kilku historiach z akcjach, które ratownicy i ratowniczki prowadzili. Mamy tutaj Artura. Chciałbym cię zapytać, czym wyjeżdżacie do zdarzeń? Bo wiem, że mieliście w dyspozycji ambulans, mieliście w dyspozycji jeszcze inny samochód. Jak to na dzień dzisiejszy wygląda? Tak, no mieliśmy tutaj do dyspozycji Fiata Ducato z Policji Komendy Wojewódzkiej, który został przekazany. Niestety no, przez nadmierne eksploatacje, które no, też wynikły tutaj z tych wyjazdów częstych na Ukrainę, w tym momencie Ducato trafiło na złomowanie jakieś 2 miesiące temu, bo niestety na auto już nie wytrzymało. Natomiast mamy jeszcze też ambulansa, który no, stoi, pewnie go pokażemy później, ale w tym momencie no, naprawa przekracza budżet samochodu, a awarii uległ cały silnik, który został zdetonowany podczas jednego z transportów osoby z Ukrainy na lotnisko do Jasionki. To jest bardzo smutna informacja, bo z tego co wiem, to przez ostatnie lata działalności tych wyjazdów już interwencyjnych stricte było sporo. Ile ich było? Tak, wyjazdów na poszukiwania przez 5 lat działalności grupy mieliśmy 113. No w tym momencie no to na grupie został nam jeden samochód, który jest użyczony przez jednego z naszych członków i został też przebudowany do działań takich ratowniczych, więc mamy małego Jimmyka, który tam jest w stanie zabrać na swój pokład 4 ratowników maksymalnie. No a na takie zgłoszenie z policji tutaj najczęściej wyjeżdża grupa około 12-15 ratowników, więc w tym momencie no, musimy się tutaj posiłkować swoimi prywatnymi samochodami. Jakie są wasze marzenia? Co byście oczekiwali? Co by było wam potrzebne, żeby to działało jak należy? No w tym momencie właśnie cały czas poszukujemy i prowadzimy też zbiórkę w internecie na samochód. Z tego co rozglądaliśmy się, najlepszą alternatywą dla nas, żeby zbudować takie mobilne centrum poszukiwań, jakim było Ducato wcześniej, to właśnie byłby jakiś samochód typu Doka, taki brygadówka 7-osobowa, gdzie można byłoby zabrać jednorazowo 7 ratowników plus cały kompletny sprzęt, mieć na pace jakieś biurko, telewizor do wyświetlania wszystkich map śladów ratowników. No i potem w dalszym też perspektywie też marzenie na pewno jest jakaś karetka, która umożliwiłaby kontynuowanie naszych innych działań statusowych, typu właśnie pokazy, prelekcje, zabezpieczenia, ewentualnie jakichś imprez, no bo głównie też z tego nasza grupa się utrzymuje. Ale ja chciałbym zapytać jeszcze o samych członków i wasze wyszkolenie. Widzę tytuł ratownika na niektórych kamizelkach. Zakulisowo wiem, że są też medyczne zawody, które u was działają. Jak to wygląda? Tak, grupa składa się z różnych członków. Zaczynamy od wolontariuszy, którzy no, mają ewentualne przeszkolenie pierwszej pomocy. Całą część zespołu stanowią ratownicy KPP, bo jest ich najwięcej. Mamy też 4 ratowników medycznych, mamy 2 fizjoterapeutów w grupie oraz mamy też terapeuta właśnie od uzależnień. Jeżeli chodzi o samą strukturę, gdybyśmy chcieli przybliżyć stanowiska, funkcje, które pełnicie, jakbyś mógł powiedzieć o sobie i kolegach i koleżankach, które w dniu dzisiejszym są, jakie funkcje reprezentują? Praktycznie tak samo jak w każdym OSP, jest to zarząd oczywiście, jest komendant, jest prezes oraz dodatkowo mamy funkcje takie jak koordynator grupy. Tych koordynatorów mamy 4 w tym momencie. Oni też odpowiadają właśnie za typowe wyjazdy i prowadzenie grupy już w terenie podczas działań typowo stricte ratowniczych czy poszukiwawczych. Odpowiadają też za działanie i kierowanie ratownikami podczas różnych działań. I dla przykładu po mojej lewej stronie mamy właśnie Mateusza, który jest naczelnikiem grupy ratowniczo-poszukiwawczej oraz Dawida, który jest koordynatorem też grupy. Przechodzimy teraz do historii z akcji.
taka pierwsza akcja, która mi się przypomina i w sumie ona była taka dosyć humorystyczna, wesoła i mamy oba po pachy w zasadzie po dzień dzisiejszy. Jest to jeden wyjazd transportów humanitarnych na Ukrainę z jedzeniem i całym tam ekwipunkiem, który im był potrzebny. Wyjechałyśmy akuratnie w trzy dziewczyny, ja, Gabrysia i jeszcze nieobecna tutaj Magda. No i co się stało? No rozwaliły nam się po prostu w naszej świętym pamięci Ducato drzwi. Co to była za akcja w ogóle? Nie mogłyśmy ich domknąć. Przylecieli celnicy z Ukrainy, nasi polscy, jacyś policjanci, jacyś strażacy pomagali nam. Jeden ze strażników tej, ze Straży Granicznej w ogóle chciał wejść do środka, zatrzasnął się, nie mógł stamtąd wyjść, wychodził później przez tego busa. Na koniec żeśmy mu w podziękowaniu dały akurat nie cukierki, które w podziękowaniu też dostaliśmy, także to było takie, tego się nie da tak opowiedzieć, tak, ale naprawdę to taka akurat nie jedna z weselszych może akcji, natomiast tutaj koledzy już powiedzą o takich niestety mniej przyjemnych. No to mi się przypomina w sumie też niezbyt przyjemna sytuacja wtedy, kiedy doszło do tego, gdy znaleźliśmy już osobę nieżywą. Od tego jesteśmy, żeby znaleźć tych ludzi. Jedną ze śmieszniejszych akcji, która była w Jaśle na terenie ogródków działkowych, kobieta gdzieś tam około 60 lat bawiła się z nami w ciuciu babkę. Po prostu była taka sytuacja, że kilka grup się rozlokowała po tych terenach, na tym terenie ogródków działkowych, a ona sobie tak po prostu wędrowała między domkami, gdzieś tam jakieś tunele, chowała się przed nami. Wiedziała, że jej szukacie. Tak, wiedziała, że jej szukamy, wiadomo, latarki, policjanci, pies. Trapy, i że linę taką zostawiła. Tak, zostawiła linę, że niby się chciała powiesić na ogrodzeniu, co było kompletnie chorym pomysłem. Konie nas goniły. No i generalnie wpadliśmy na pomysł, żeby zgasić te latarki i poczekać na nią chwilę. No i w pewnym momencie zrobił się wielki huk w jej domku i od drugiej strony podleciała chyba policja i tam ktoś od nas, no i babkę capnęliśmy i generalnie skończyło się jej chowanie. No, jakaś choroba psychiczna, która tam nie jest diagnozowana, a większość właśnie naszych pacjentów, klientów, do których jeździmy, ma właśnie niezdiagnozowane takie. Jeszcze z jedną z takich smutniejszych akcji, którą pamiętam, były chyba moje drugie poszukiwania, trwały 6 minut. Po prostu zaglądaliśmy do studni przydomowej i okazało się, że tam pływał klapek. No, nie do końca było widać ciało, także wybraliśmy chyba z 10 wiaderek wody. No i później już cały korowód, policja, straż, prokuratura i tak dalej, i tak dalej. Także trzeba się trochę uodpornić na to wszystko. Działamy też w różnych warunkach. Nie ma znaczenia, czy pada deszcz, śnieg, czy jest minus 30, minus 15, czy plus 30 stopni. Jeżeli jest taka potrzeba, to oczywiście wyjeżdżamy do tych akcji i staramy się zawsze, żeby ten, który zaginął, się odnalazł żywy bądź martwy. W Winniczu Zdroju szukaliśmy zaginionego kuracjusza, który nie wiadomo w którym kierunku się oddalił. Spotykaliśmy różne osoby, którego widziały dzień wcześniej wieczorem. Pytaliśmy obsługę, czy dostawał jakieś leki, w którym kierunku mógł się udać, czy lubił jakieś miejsce, spotykał się z kimś. Łącznie chyba 3 tygodnie trwały te poszukiwania. Także to chyba były najdłuższe poszukiwania. Jak się zakończyły? No niestety nie odnalazł się ten pan, dopiero odnalazł się po roku. Służba leśna go znalazła przy wycince drewna. Drodzy widzowie, jak widzicie, działalność w takiej grupie nie jest taka prosta, jakby się wydawało. To nie jest tak, że każdy wyjazd to jest sukces w postaci znalezionej osoby. No myślę, że to jest... Przepraszam, właśnie tutaj część załogi musi się udać na działania, bo właśnie dostaliśmy teraz zgłoszenie. Także przy okazji naszego nagrywania materiału będziecie mogli zobaczyć, jak właśnie grupa wyjeżdża do takich działań. Fajnie. Rafik, zdziałaj! Także moi szanowni, mieliście okazję zobaczyć, jak wygląda wyjazd grupy poszukiwawczej ratowniczej. Nasze historie powoli dobiegają końca. Na pewno byście chcieli jeszcze się dowiedzieć, jak wyglądała ta pomoc dla strony ukraińskiej. Odkąd rozpoczął się ten konflikt na Ukrainie,
to nie wiem, czy minęło 24 godziny, jak byliśmy już na granicy polsko-ukraińskiej, było to Krościenko. Zawoziliśmy tam najbardziej potrzebne rzeczy, jakieś koce, skarpety i tak dalej. Widzieliśmy mnóstwo przemarzniętych ludzi, zwłaszcza dzieci, zdarzały się też odmrożenia. Pamiętam, że wtedy strasznie sypał śnieg i te koce były kompletnie przemoczone i ci ludzie tak pod tymi mokrymi kocami w gigantycznych kolejkach stali i po prostu wymienialiśmy im te koce na suche i ciepłe, bo no tam dramat był po prostu. A w następnych dniach no to nasza karetka, która właśnie uległa awarii, zaczęła jeździć na transporty i zwozić dzieci właśnie onkologiczne ze szpitali na Ukrainie. No i tak to trwa generalnie do dzisiaj. To jeżeli chodzi o te wyjazdy, głównie właśnie do działań ratowniczych, poszukiwawczych, to jesteśmy dysponowani przez Komendę Wojewódzką Policji, z którą posiadamy podpisane porozumienie. Porozumienie działa na takiej zasadzie, że po prostu tutaj policja, jeżeli wpłynie jakieś zaginięcie od rodziny, przekazuje nam informacje, gdzie jest to zaginięcie, podają nam jakieś szczegółowe informacje na początek, żebyśmy wiedzieli, do czego mniej więcej wyjeżdżamy i jaki sprzęt nam będzie potrzebny do dyspozycji podczas tych działań. I po prostu tutaj cała grupa jest zawiadamiana poprzez SMS-y o zdarzeniu. Zbiórka przeważnie jest tutaj w siedzibie grupy w Kotczynie, skąd każdy z ratowników pobiera sprzęt i po prostu stąd wyjeżdżaliśmy. No tutaj też stacjonowały nasze samochody, które uległy awarii, więc po prostu cały sprzęt był częściowo na samochodach, częściowo tutaj w biurze i, no i stąd po prostu cała grupa wyjeżdżała, wracała też tutaj do biura. Gdyby były osoby, które nas oglądają tutaj pewnie z okolic Kotczyny, z powiatu krośnieńskiego zapewne, i chciałyby dołączyć do waszych struktur, jak by mogły to zrobić? Tak, tutaj jak najbardziej poszukujemy, bo każda młoda krew się przyda, bo tych wyjazdów jest bardzo dużo, a też chcemy zorganizować podmiankę dla naszych ratowników i w kolejnym etapie tutaj działalności grupy, o ile się uda, jesteśmy dobrej myśli, że pozyskamy jakieś samochody do wyjazdu, chcemy doprowadzić do tego, aby można było podmieniać grupę wyjazdową, czyli jedna grupa działa, w tym czasie druga grupa szykuje się do kolejnego wyjazdu i podmieniają ratowników, bo wiadomo, wtedy będziemy mogli bardziej skutecznie prowadzić te działania, bo ci zmęczeni ratownicy po działaniach będą mogli przyjść, odpocząć się, zregenerować, a w międzyczasie kolejna grupa będzie mogła dojechać i kontynuować tą pracę, żeby no szybciej tego poszkodowanego znaleźć. Bo no wiadomo, poszukiwania to jest taka walka z czasem. Najważniejsze są te pierwsze 24 godziny od zaginięcia, bo no to jest taki czas, gdzie możemy tą osobę jeszcze odnaleźć żywą. Później to już wiadomo, że kolejne godziny, doby, które szukamy, to już liczymy się z tym, że jedziemy raczej po osobę zmarłą. W nawiązaniu do tej szafy i tych zapasów jedzenia, które widzieliście, to nie wszystko, co tutaj było, było to znacznie tego więcej. Ile tego było i z jakiej okazji? Tak, no tutaj początkiem roku, tak jak kolega wspominał, myśmy ruszyli już na granicę zaraz w pierwszej dobie tego konfliktu i pierwsze zaczęliśmy w ogóle robić zbiórkę żywności oraz potrzebnych produktów tutaj właśnie na zbiórze, ale jak widzieliście na materiale, to biuro nie jest duże i uwierzcie, że towaru było tutaj na równo z sufitem w tej części, gdzie akurat ratownicy siedzieli przed wyjazdem. I po dwóch dniach stwierdziliśmy, że jednak jest to pomieszczenie za małe, tutaj nie możemy na taką skalę tego magazynu prowadzić, więc poprosiliśmy tutaj księdza proboszcza z parafii w Kotczynie, która no niedaleko tutaj jest kościół i jest też dom parafialny i tam jest taka sala i po prostu na tej sali zorganizowaliśmy magazyn produktów od medycznych, opatrunkowych, żywieniowych i tak samo tam różne tekstylia, czyli ubrania były, koce, kołdry, tego typu rzeczy. I to było podzielone po prostu na sektory na tym magazynie i w pewnym momencie to było tyle, że po prostu nie dało się przejść na tej sali, gdzie sala jest bardzo duża. I w sumie tam no, przez cały konflikt na Ukrainie no, to przewinęło się około 6 tirów towaru. Towar był nie tylko tutaj z okolic, bo dużo ludzi przyjeżdżało z Krosna, Rzeszowa, no, tutaj wiadomo z Kotczyny, przynosili towar. Ale były też paczki, które kurierzy przewozili po prostu do nas tutaj paletami. To były paczki z całej Polski, gdzie ludzie wysyłali, bo wiedzieli, że jesteśmy najbliżej granicy. Też wysyłaliśmy od razu zdjęcia na naszym Facebooku, pokazywaliśmy zdjęcia z pracy ratowników, którzy wyjeżdżali za granicę typowo już do jakiejś tam miejscowości.
i dostarczali tą paczkę nie tak jak inne fundacje czy stowarzyszenia, że przyjeżdżali, zostawiali na granicy i wracali, tylko no, nas ludzie dojeżdżali typowo za granicę, gdzie ta pomoc trafiała do tych ludzi potrzebujących. I dzięki temu też otworzyła się taka fala pomocy, bo dużo ludzi nawet z zagranicy, tam z Austrii, Szwajcarii, z Hiszpanii przyjeżdżali osobiście busami i przywozili po prostu dość dużo tego towaru. I tak naprawdę w sumie grupa wyjeżdżała humanitarnie z towarem do ludzi tam na Ukrainie do końca sierpnia bodajże, były wyjazdy takie humanitarne. No, w tym momencie no, na wypożyczonej karetce te wyjazdy kontynuujemy tylko i wyłącznie no, po prostu po pacjentów ze szpitali. A więc tutaj też chcieliśmy podziękować wszystkim sponsorom i partnerom, którzy wspierają naszą działalność tutaj ratowniczo-poszukiwawczą. Przez 5 lat tych sponsorów było naprawdę dużo i nie sposób wszystkich wymienić z nazw. Przede wszystkim też proboszczowi parafii w Korczynie, który udostępnił nam tą salę katechetyczną. Wójtowi gminy Wojaszówka za kilkukrotne tankowanie karetki, busa, żebyśmy mogli właśnie dojechać do tych różnych miejscowości na Ukrainie. Lokalnym sklepom, które też się przyczyniły właśnie do zbiórki towaru tu w Korczynie, między innymi Delikatesy Centrum, w Łężanach Passa, w miejscu piastowym Zielony Koszyk, no i wiele, wiele innych. No i przede wszystkim też prywatnym osobom, które przywoziły tutaj różnego rodzaju ubrania, żywność. Także drodzy widzowie, mogłem odwiedzić dzisiaj wspaniałą grupę pasjonatów, ratowników, którzy tworzą grupę poszukiwawczo-ratowniczą i niosą realną pomoc dla mieszkańców, ale także poza granicami naszego kraju, aktywnie, zaczynając praktycznie od zera do dnia dzisiejszego. Liczę na to, że znajdą się jeszcze ludzie dobrej woli, którzy dopomogą im w tym funkcjonowaniu, bo wiem, że brak samochodu to jest tak podstawowa rzecz. Tego typu organizacji może być taką przyczyną utrudniającą rozwój tej grupy i zniechęcającą, jak widzieliście wcześniej, młodych członków. Uważam, że takie społeczne inicjatywy są szczególnie ważne i powinniśmy o nie zadbać nawet ze strony tej samorządowej. Takie małe upominki dla Ciebie, nasza naszywka. Bardzo dziękuję. I właśnie wczoraj dotarły do nas nowe kalendarze na przyszły rok, także żebyś o nas pamiętał, to przekazujemy kalendarz. Bardzo dziękuję, także naszyweczka i kalendarz, który na pewno zawiśnie. Dzięki. Z Rafiksem Piona zbita, to znaczy, że materiał dobiega końca. Standardowo zapraszam Was do wspierania naszego kanału poprzez przycisk wesprzyj, obok przycisku subskrybuj. I dodatkowo zapraszamy Was na nasze media społecznościowe. Ruszyliśmy na nowo z naszym TikTokiem, także życzę Wam miłego dnia lub wieczoru. Trzymajcie się, cześć! Jeszcze widzowie, dla wytrwałych na zakończenie taka ciekawostka od Rafiksa, że niedługo po naszych nagrywkach Legion Gerarda odnalazł ciało 66-latka, a więcej o tym zdarzeniu będziecie mogli przeczytać na lokalnym portalu Krosno 112.